Dobra. Witajcie moi drodzy. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy na zewnątrz, bo mamy specjalne podsumowanie dla was przygotowane tych shotów, które robiliśmy z Mateuszem do stania na rękach. I mamy dodatkową niespodziankę. W połowie wakacji ruszymy ze specjalnymi treningami outdoorowymi, którym Mateusz będzie tutaj jako nasz główny trener i pokaże wam wszystkie ćwiczenia, jak wykonywać na poręczach. Może powiesz coś więcej? No dokładnie, wiecie, mamy bardzo dużo takich parków, takich siłowni trenerowych, takich jak ta za mną. Pokażę wam, jak efektywnie rozpocząć trening. Z moich obserwacji, doświadczenia zauważyłem, że bardzo dużo osób zaczyna trening w nieodpowiedni, w zły sposób. Podciągają się, ale technika nie jest do końca ogarnięta, więc pokażę wam krok po kroku, na czym się skupić, kiedy zaczynamy trening właśnie w takich miejscach. Tak, żeby wasz trening był jak najbardziej efektywny i żebyście jak najszybciej osiągnęli wasz cel. No dobra, to zaczynamy. Mamy rozgrzewkę. Tak. No to ja poprowadzę teraz rozgrzewkę. Słuchajcie, klasycznie zacznijmy od pajacyków. Zaczynamy. Pamiętajcie, ręce ponad głową. Mocno skaczemy. Oddychamy przez nos. Wypuszczamy ustami. I zaczyna kapać. Damy radę. Wybraliśmy dzisiaj, żeby była jak najlepsza pogoda. Nie no, będzie, ma być burza, ale no, to jeszcze nie będzie, nie? Dobra, najwyżej będzie stanie na rękach w deszczu. Nie no, bardziej mi się obawiam o sprzęt. Niektóre rzeczy domontujemy najwyżej. Ja to rozstawimy. Dobra. Czy ja najpierw nadgarstki, kark za siebie. Pamiętajcie o dobrej rozgrzewce, tak jak Mateusz mówił, nadgarstki przy ćwiczeniach właśnie takich, gdzie cały ciężar ciała idzie na te ręce i nadgarstki, jest bardzo ważna rozgrzewka, żeby nie uszkodzić. A w szczególności ja zaraz tutaj pokażę taki zestaw ćwiczeń, które powinniśmy wykonywać na podłożu, ale to na razie rozgrzejmy. Zmijmy teraz kierunek. Wiadomo, w jedną stronę będzie nam naturalniej, w drugą trochę gorzej, zależy czy jesteśmy leworęczni czy praworęczni. Jeżeli jesteśmy w parku, to są dodatkowe atrakcje i dźwiękowe i wizualne, natomiast taki fajny urok. Dobra, słuchajcie, barki mocno do przodu. Zwięcimy. Opływowo. Starajcie się jak najmocniej podnieść barki do szyi i do przodu. I na drugą stronę, do tyłu. Cofamy. Ok, deszcz nie pada. Jeszcze. Łokcie wysoko, na wysokość barków i do środka. Kręcimy. Pięści zaciśnięte. Dążenia do środka. Ok, drugą stronę. Zacznie padać, najwyżej chwilę utniemy i poczekamy. Teraz będziemy ciągnąć, ile damy rady. Na razie nie jesteś tak źle, no przejdź. Ok, zaczniemy klatkę piersiową. Moja kamerka się świeci. iPhone jest wodoodporny. Czekaj, czy mikrofon jest, nie? I się wymieni. Tego nie przewidziałem, mogłem wziąć. No już o, już o, namiocie. Już poszło. Wiem, że wieczorem dopiero będzie jakiś. Ja mówię z góry, że jak będę krócej stał od mata na rękach, to wina wiatru, który tutaj jest. Dobra, słuchajcie, teraz ciekawe ćwiczenie. Nogi wyprostowane i krążenie. Tu jest mega ważne, żebyśmy mieli tu prosto. Pamiętajcie, żeby nie robić w plecach garba, czyli
wypinamy lekko tyłek i plecy proste. Ok, teraz ręce na bioderka, lekko ugięte kolana, skłon, wyprost. Tak jak mówił Maciek, lekko ugięte kolana, tyłek idzie do tyłu. Idziemy takie skłon. Tu też mega ważne, plecy proste. Brzuch lekko napięty. Ok, to samo za siebie. I znowu pada. Dokończymy to ćwiczenie. Łyczek wody. My przeczekamy deszcz. Chwilę chociaż. 3, 2, 1. Dobra, napijcie się łyka wody. Dobra, wracamy. Znowu słońce wychodzi, chmury. Ale wiatr jest duży. Wiatr jest. Dobra, na czym skończyliśmy, było ten. No to jeszcze rotacja. Rotację może jeszcze spokojnie, kolanko sobie rozciągnijmy, rozgrzejmy. I od razu przechodzimy. Słuchajcie, dzisiaj mamy w planie podsumowanie wszystkich tych ćwiczeń, które robiliśmy. I od razu między innymi będzie dostania na rękach. Etapami. Mam nadzieję, że pamiętacie wszystkie uwagi, które Matt mówił. Teraz będzie mikrotest. Oczywiście jeszcze można tam jakieś dodać do tej informacji gdzieś. Znaczy oczywiście tam wszystkie linki będą do playlisty z tych naszych mikroshotów, shotów treningowych i to wszystko dodam. Dobra, to teraz nie było widać. Okay. Teraz bardzo mega ważna rzecz, czyli nadgarstki. Jak rozgrzewać nadgarstki przy użyciu podłoża, więc stawiamy ręce w ten sposób, mocno, szeroko palce, skręcimy sobie na kolanach i nie odrywając stóp pochylamy się do przodu. Powinniśmy poczuć rozciąganie. Jeżeli ktoś jest w stanie, może to samo zrobić z kolanami w powietrzu. Taka pseudo plank. Okay. Po jakichś 15 ruchach zaczynamy robić krążenie. Pamiętajcie, łokcie wyprostowane i krążymy. 7 w jedną stronę i w drugą. Oczywiście brzuch i posiad napięty, jeżeli jesteśmy w planku. Ok, teraz odwracamy dłonie w ten sposób. Palcami do środka. Prostujemy łokcie. I tak samo nie odrywając, starając się nie odrywać tej części dłoni, przechylamy się raz lewo, raz prawo. I robimy to 12-13 ruchów. Ok, teraz będziemy wykonywać taki ruch, gdzie przyklejamy palce mocno i odkładamy dolną część dłoni. Mocno. Ma to na celu rozgrzać nasze palce. Ok, ostatnim ćwiczeniem. Stawiamy dłonie całe na ziemi i zrobimy krążenie. Raz łokcie do środka, raz na zewnątrz. Przy okazji tutaj też dobrzemy barki. Ok, 10 ruchów i starczy, to wszystko. U, ale żyje. No i świetnie. Słoneczko wychodzi, więc idealnie. Przechodzimy do części głównej. Zaczynamy od zwykłych pompek. Pamiętajcie o wszystkich tych 5, 4, 3, 2, 1, hop. Łokcie blisko, brzuch, pośladek napięty. Pompujemy. Nogi razem. Nie musicie
wysokiego tempa w pompkach, bo to też jest forma jeszcze rozgrzania. I telefon mi dzwoni, ale zrzucimy. Tryb samolotowy. Tak. 5, 4, 3. Hop. I 15 sekund przerwy. Uwaga. Climbing, czyli jeszcze żeby dogrzać brzuch. 5, 4, 3, podpór przodem. I zaczynamy 15 sekund hop climbingu. Noga, która jest z przodu, nie dotyka ziemi. Brzuch spięty, kolana do klatki piersiowej. Tylko 15 sekund, ale też nie w wysokiej intensywności. 2, 1, czas. No i jedziemy kolejne. Japońskie pompki, czyli nasze drugie ćwiczenie, które było w shotach. Przygotować się i hop, japońskie. Łokcie do ziemi, hop. Już wszyscy powinni wykonać to ćwiczenie bez problemu, hop, z nogami w górze. Osiem, trzy, dwa, jeden, czas, 15 przerwy i jedziemy nożyce, czyli już lekkie do stania rękach, nie za wysoko, podbijamy nogi do góry, tak mniej więcej pod 15 stopni. Trzy, dwa, jeden i hop, hop i powrót do 4 stopni. Jeszcze, żeby też palce sobie raz jedna noga, raz druga i czas. Trochę dłuższe te sety są niż 15, ale zdacie radę. I jedziemy kruka. Uwaga, przygotować się. Te kameczki to tutaj. Kameczki trochę utrudniają, ale hop. Przytrzymanie, żeby już tutaj pierwszy balans był. Jeszcze chwila. Staraj się nie dotykać ziemi. Oddech. Mega ważny. Czas. Chwila przerwy. No i teraz nogi razem i do pionu próbujemy albo pod kątem 45 stopni. Czyli taki kopnięcie albo w bok, albo do tyłu. Uwaga. Ręce na podłożu. Tak, 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 oczywiście. I jedziemy. Hop. Hop. Nogi razem i taki i kopiemy wyrzut. Patrz, a, razem. Razem, razem. Mat to już dostanie na rękach idzie. Natomiast nie musi być tak wysoko. Może być 45 stopni. Lądujcie, hop, na palce i czas i przysiady, uwaga, trochę ręce odpoczną i 10, 9, no i już kolejny secik będzie już dostanie na rękę. 3, 2, 1 i przysiady jedziemy, hop. Full skład, starajcie się jak najniżej zejść. Pamiętajcie, plecy prosto, rotacja zewnętrzna w stopach, brzuch, poślad lekko napięty. Jeżeli ktoś ma problem, może sobie pomóc rękoma, wtedy łatwiej wywalić klatę do przodu. Jeszcze chwilka, schodzimy jak najniżej. To ma być lekki, przyjemny trening. Szybki. I czas. No i jedziemy już do pełnego stania na rękach. Można już sobie chodzić. Trzymamy, tak? Tak, próbujemy trzymać. Jeżeli ktoś nie może, to małymi kroczkami przechodzi. Hop! I czas,
prawie wytrzymała całość. I brzuszek. Uwaga. Plank odwrócony. I hop. Na plecach, na plecach. I... A, to hollow body. Hollow body, przepraszam. Nogi razem. Plecy. No, mów. Plecy wklejone. Dokładnie, odcinek lędźwiowy ma przyklejać. Inaczej nie róbcie w ten sposób. To jest źle. Można wyżej nogi. Lekka łezka, tak? Tu nogi wszystko spięte. To trzymamy razem. Stopy blisko. Czas. 15 i druga seria stania na rękę. Uwaga. Hop. Czas. To już lepiej poszło. A, jeszcze zgrany jestem. Widzicie? Ten secik pomaga, widzicie. Dobra. Łyczek wody i jedziemy wszystko od nowa. Uwaga. I pompeczki. Już pewnie nie musimy wam mówić o brzuchu napiętym, o rotacji łokci, bo powinniście to wszystko wiedzieć. Ale warto się zawsze nagrać, tyle powiem wam. Moi podopieczni także pamiętają o tym, ale podczas ruchu gdzieś tam zmęczenia zapominamy o tych ważnych szczegółach. Czas! No i pierwszy climbing. Uwaga! Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i go! Hop! W tym ćwiczeniu postarajcie się lekko wypchnąć do przodu. Barki powinny być w tym samym miejscu, co są dłonie. Albo nawet lekko wychylone do przodu, jeżeli jesteście w stanie. I mocno podciągamy nogę do brzucha. I czas. Trochę przedłużyłem. I japońskie. Uwaga, za 10. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. I płyniemy. O. Pamiętajcie, tu w tej ostatniej fazie ręka, znaczy noga pomiędzy rękoma. I czas. I nożyczki do stania. 10, 9, 5, 4, 3, 2. Jeden, na razie nie musi być za wysoko. Hop, hop. Raz jedna, raz druga. I czas. Kruk. Zapomnieliśmy o jednym ćwiczeniu. Po kruku. Pompki na krześle. Pompki z nogami jak najbliżej rąk. I uwaga, kruczek, ale to dodamy teraz. Będzie. Druga seria będzie cięższa. Okay. Dwa, jeden i jedziemy. Kruk. Może to puśćmy. Jeszcze bonus zrobimy. Proszę cię, nasze spotkania muszą zawsze mieć bonusa. Bonus dedica. Dawaj, dawaj, rozpychaj. Trzymaj.
I czas. No i nogi razem i wyrzuty. Jak kopiemy, kopiemy jak koń. 5, 4, 2, 1, hop. O. I czas. W tym filmiku nie będziecie mieli czasu przy ćwiczeniu, bo jest lekko mieszany. No i to jest to ćwiczenie, co zapomnieliśmy, czyli jak najbliżej ręce, wychylamy się na nie i robimy pompki. Uwaga i hop, lecimy. Hop. Moje ostatnio ulubione ćwiczenie. O. Dawaj, dawaj, dawaj! Jeżeli macie krzesło obok, możecie na krześle zrobić. Czas! I teraz stanie na rękach. Będzie fajne. To jest ciekawe teraz. Po tych dwóch setach. Trzy sety to chyba na dwóch. Nie, nie. Trzy wy możecie zrobić. My idziemy na kawę i ciacho. Hop! I czas. Pięknie. Przysiady. Uwaga. 5, 4, 3, 2, 1, hop i przysiadam. Jak najniżej schodzimy. Słuchajcie, my robimy te ćwiczenia w dosyć krótkich przerwach. Jeżeli będziecie powtarzać się w domu, możecie sobie ten czas wydłużyć. Robimy to ze względu na to, żeby pogoda nas nie złapała. Tak, śpieszymy się. Dwa, że chcę zajechać Mateusza. Tak, to uwielbia. Odczuwam satysfakcji, jak wychodzi zmęczony. I czas. Jeszcze raz stanie. Brzuch i stanie. I bonus. Uwaga. Możecie przy ścianie zrobić, jeżeli jesteście już zmęczeni. O, albo hop. Tu się wytnie. Nie, nie wytnie, nie wytnie. I czas. Tym razem nie. Brzuszek i ostatnie stanie. I uwaga. I hop. Słuchajcie, robimy w takich setach, jak widzicie, każde stanie na rękach wam, każdy set ze stania na rękach wam wydłuża się trochę to utrzymanie równowagi, bo aktywujecie więcej mięśni. Nawet jak jesteście zmęczeni, to w pewnym momencie czujecie bardziej stabilizację całego ciała. I czas. No i ostatnie w głównej sesji. Na dziś. No na dziś nie, ale zaraz wszystko powiem. Bonus jak zwykle nie powiedziałem, jaki jest u Matowi. No nie, to tajemnica. Spotka niespodzianka. Jedziemy. Czas. No dobra, łyczek. No dobrze, moi drodzy. Musimy bać.
Mam nadzieję, że w kadrze było mi widać. Musiało. Ach, da radę. To się wytnie. Słuchajcie, bonus jest tylko 10-sekundowy. Powtórzę. Bonus jest tylko 10-sekundowy. 10 na 10. Ale robimy 10 rund. 10 sekund po 10. Tak. W sumie 60 sekund. To jeszcze tak, tylko... Znaczy 10 jednego ćwiczenia, 10 drugiego ćwiczenia to jest raz. Okej. Okay. Pierwsze ćwiczenie to jest bieg. Drugie ćwiczenie, żeby tutaj... Próbujemy dostania na rękę. Jaka niespodzianka. Nie pomyślałem o tym. Słuchaj, jak chcesz, możesz pompki robić w staniu już. A, zaraz się odpalę chyba, no bo... Sklaśnięcie boś, proponuję. Bo za proste jest to dla mnie. Tylko dyszki, no więc tutaj możecie podkręcić. Będzie ciężko. Jeżeli już nie... jeżeli czujecie już, że to stanie na rękach wam nie będzie wychodziło, to róbcie albo nożyczki, albo climbing. Natomiast próbujemy szybko wstać i pamiętajcie, przy biegu podnosimy kolano, ręka i żeby wam kolana nie uciekały na bogi, tylko w linii prostej ciała. Dobra, 10 na 10, tutaj nie będę oszukiwał z czasem, obiecuję. Czasem się zdarza, ale nie tym razem. Za 10, 9, 8, 5, 4 i znowu jeszcze telefon. Ostatni raz. Dobrze, uwaga, 10, 9, już nikt nie będzie przeszkadzał. Nie, nie. I jedziemy najpierw od biegu, kolana, hop, pracujemy. Możecie podkręcić jak najbardziej, jeżeli czujecie się na siłach. 3, 2, 1, hop i jedziemy do stanu. I hop, bieg. Pierwsza za nami. 9. Do przodu. Dawaj, dawaj, dawaj. I hop. Hop. Druga za nami. Jeżeli macie więcej placu, możecie biegać. Hop! O, już tu boli. Hop! Trzecia? Trzecia. Za nami, to chyba czwarta. Hop! Hop! Połowa. Zaczyna się. Hop! Hop! Szósta! Czuję, że będę miał tak pomasowane dłonie przez te kamyczki, że daj spokój. Peeling rąk. Dawaj. Masz bonusie. Hop. Od tego drążka masz taką skałę w tych łapach, więc nie czuć. Dokładnie, to tylko tam. Tak pada deszcz, dlatego jestem mokry. Hop. Wiatr wieje, dlatego strąca. Tak to by stanie było. Hop! Jeszcze dwie! Dobrze liczę? Czy trzy? Nie widzę dwie. Ja już odpalam. Nie myślę. Hop! Żenia. Jazda. Hop! Ostatnia! Dawaj! Hop! I czas!
Dobre. Słuchajcie, i tym miłym akcentem zmęczenia, odpływu, żegnamy się z wami. Rozciąganie robicie około biegunowo, czyli teraz chwilę odpocznijcie sobie i za godzinkę, za dwie zróbcie sobie rozciąganie rąk, nóg, pośladków, każdego tutaj. Głównie obręcz barkowa, słuchajcie, coś wystarczy, na przykład stół, możecie się schylić tak, żeby wasze dłonie pochyliły się, były wyżej niż barki. Schodzimy wtedy nisko. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, to zapraszam do kontaktu. Dokładnie. Nie wytłumaczę. Jeżeli chcecie więcej informacji, piszcie do Mata, możecie do mnie też. Jesteśmy tutaj otwarci. I widzimy się już niedługo na kolejnym outdoorowym treningu i na którym będzie wiele, wiele ciekawych atrakcji. Os!